Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór, należałoby powiedzieć na streamie, w ćwoku numer 14 wygląda na to, jak się nazywa to dziewczę, Kirsten coś tam? Nie pamiętam, a my jeszcze przed ćwokiem pamiętałem, mój Boże, to jest typowe, o niej będziemy dzisiaj rozmawiali krótko, nie wiedziałem nawet, że ona ruda jest, grała dziewczynę wampira, kiedyś wcześniej, czy Państwo oglądali dziewczynę wampira? To jest literatura i potem filmy, które całą mitologię wampirów zrujnowały. Kirsten Stewart, no prawie zapamiętałem. Państwa zdrowie. Proszę państwa. Zaczynamy informacją, którą Adam Kobel się tutaj podzielił z nami. Otóż okazuje się, że Hasbro i systemy Dungeons and Dragons w zeszłym roku odniosły spory sukces eee, i zarobiły dużo pieniędzy, to jest spora niespodzianka zwłaszcza jeżeli chodzi o systemy papierowe myślałem, że ludzie grają mniej ale eee, CEO Hezbro Hesbro interesuje się rynkiem gier także i w, nawet z gier planszowych Dungeons Dragons planują zrobić e-sport ja nie wiem czy to jest najlepszy pożliwy pomysł, ja nie jestem fanem e-sportu tak w sensie znaczy, do pewnego stopnia jestem, ale nie uważam, że z każdej gry powinno się esport robić i że to nie jest. że to nie jest yy, najlepszy sposób na sukces. Doskonałym przykładem jest Fortnite, który esportem nie jest zupełnie, a świetnie sobie radzi na rynku gier, więc nie sądzę, żeby esport był odpowiedzią na wszystko. Yy, Blizzard ma takie podejście ze, ze wszystkich nowych gier, jakie robi, to tak pod kątem esportu i nie do końca to przynosi pozytywny skutek. Powiedziałbym, że, że tak Hotz, jak i Overwatch. Pewnie się spotykają ze dużym esportowym zainteresowaniem, to jednak mają znacznie większą konkurencję. Więc jeżeli kogoś interesuje Dungeons and Dragons yy, i komputerowa wersja Dungeons and Dragons, zwłaszcza planszówek, bo to może być bardzo ciekawe do pogrania, tak swoją drogą, yy, i esportowa przyszłość Dungeons and Dragons, yy, to proszę się zapoznać z, z artykułem dołączonym do tego, do tego ćwoka. A my jedziemy dalej. O właśnie to jest. Opowiadałem wam ostatnio sporo rzeczy dotyczących Donalda Trumpa, dotyczących tego, że został uznany za, za zdrajcę przez niektóre środowiska w Stanach Zjednoczonych, a powiedziałbym nawet, że przez środowiska Republikanów, które do tej pory stały za nim bądź co bądź murem. Natomiast Trump to jest taki facet, który. Jak zobaczycie go, jakby biega w zielonych spodenkach, to on następnego dnia napisze Twita: Wczoraj chodziłem w czerwonych spodenkach. Doskonale mi pasują i w ogóle mi się nie wcinają między pośladkami. To jest to, by, to chyba dosyć dobrze lustru, ilustruje e, filozofię Trumpa na Twitterze. E, I po tej wizycie w Rosji, e, która, której trochę został określony mianem e, pomagiera e, Putina, albo właściwie, no tam e, nie będziemy tego definiować teraz, ale chyba doskonale wszyscy zdają sobie sprawę, że nie do końca jego pozycja dobrze wygląda teraz. Natomiast co, co Trump opublikował na swoim Twitterze? Opublikował taką informację, że jest bardzo zmartwiony tym i wydaje mu się, że Rosja będzie mocno walczyć o to, żeby nie został prezydentem na następną kadencję, ponieważ on jest bardzo surowy wobec Rosji i Rosjanie będą się go bali, więc będą wspierali środowisko demokratów. To jest dokładnie ta, ten, ten punkt widzenia między zielonymi i czerwonymi spodenkami, o których opowiadałem. Jak mówię, nie, ja nie oceniam, nie oceniam, nie oceniam Trumpa, to nie jest prezydent mojego kraju, natomiast jego twitterowanie jest a, absolutnie kuriozalne, bo czasami warto wziąć na klatę, nie? Okej, okay, się spotykałem z Putinem, rozmawiałem z Putinem, uważam, że to nie jest zła przyszłość dla Stanów Zjednoczonych, oczywiście idziemy swoją własną drogą, mamy swoją własną siłę, ale trzeba brać pod uwagę także naszych wschodnich, tam, dalekich sąsiadów, nie? I to by było okej, okay, nie? No tak to kurde zaprzecza, zaprzecza. Ech. Co to za facet taki? Gdzie on, gdzie on jaja trzyma? No właśnie, może na wierzchu i dlatego tak w żywe oczy. E, cały czas echa zwolnienia Jamesa Gana z pozycji reżysera Guardians of Galaxy. E, artykuł, który to jest akurat Hollywood Reporter. E, I to są słowa, które ja zresztą też powtarzałem wcześniej, że ludzie, którzy mają trochę artystycznego zacięcia. Czasami sięgają po ekstrawagancję, żeby pokazać swój punkt widzenia, i te ekstrawagancje kilkanaście lat temu i kilka lat temu na Twitterze Gana było widać. Natomiast fakt, że on ponosi konsekwencje dzisiaj za żarty wypowiadane 10 lat temu, no nie do końca jest to dobry pomysł. Ja, też żeśmy mieli trochę rozmów na ten temat na, na czacie, na, 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 na Twitchu, i myślę, że sporo osób się zgadza. Że, że coś jest nie tak ze zwolnieniem Gana z pozycji reżysera, tylko dlatego, że tam 10 lat temu Tweety były nie do końca poprawne politycznie. To też jest, z poprawnością polityczną jest też tak, że nie można jej odnosić, że dzisiejszej poprawności politycznej nie można odnosić do tego, co się odbywało 10, 20, 30 lat temu. Świat był inny, w tym akurat odniesieniu Ameryka była inna zupełnie. I to, co kiedyś było poprawne, dzisiaj nie jest. Tak jak o, seriale, o serialu Przyjacio Przyjaciele, mówi się, że on jest bardzo dzisiaj niespółczesny i że obraża wiele uczuć. Nie? I eee, ja oczywiście się z tym nie zgadzam, bo ja jestem wielkim fanem przyjaciół, nie? Rozumiem, że ktoś może mieć dzisiaj taki punkt widzenia, ale nie ma co tego serialu skazywać na. W ogóle nie ma co, co wydawać osądów w tej sprawie. 10-15 lat temu, czy 20 lat temu, poczucie humoru było inne, zapotrzebowanie na żarty było inne, ludzie się na to godzili i to był serial, który wpisywał się w potrzeby odbiorców. To, że dzisiaj te potrzeby są odrobinę inne, to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że trochę lat minęło, nie? Za 10-15 lat być może dzisiejsze żarty będą niepoprawne i będą poddawane surowej ocenie. Ale to bez sensu, no. Facet, za, za, facet wychodził poza normy, ale te normy nie były aż tak... Mm, w, wtedy... Po pierwsze miał mało odbiorców, nie? Ale te normy wtedy nie były aż takie, ja wiem, surowe jak dzisiaj. No. Oczywiście jego żarty były fatalne i ani nie były to śmieszne żarty, no ale to chodziło o kontrowersję. No nieważne zresztą. Obrabiałem ten temat już tyle razy. Uważam, że to jest bolesne. Tym bardziej, że, że e, pomijając wszystko inne, Guardians of Galaxy nie, nigdy nie było, nigdy nie, to, to, to były filmy, które nigdy nie były wyrazem poprzednich dokonań Jamesa Gana w kwestiach humorystycznych. Po drugie, cały ten film Guardians of Galaxy dotyczy jest. Jakby tam tłem tego filmu: jest zmiana. Ta zbieranina tych najemników, morderców. Yobi bogów yy, to prowadzi w zasadzie do tego, że człowiek z czasem się zmienia, że chce być coraz lepszy, że chce dbać o to, co się dzieje. Taki, taka jest jakby idea Guardians of Galaxy, że ta grupa zaczyna dbać nie tylko o siebie nawzajem, ale także o wszechświat. Nie? Yy, Guardians, Guardians nie Guardians, no dobrze. No. Tyle słów wypowiadam, że mi się od czasu do czasu jakieś pośliśnie język. Więc tak samo i ten, to też też jest jakiś artykuł, chyba też z, z Hollywood Reporter albo z jakiegoś innego serwisu, że, no, no, że, że film opowiada o zmianie, o poprawianiu się, o byciu coraz lepszym. I tak samo jest z tym gościem, nie? Ten jego Twitter, tam na początku można go było krytykować bez żadnych skrupułów, ale z czasem stał się zupełnie inny, nie? Ten facet też się zmienił. I Disney, no, nieważne zresztą, no, macie swoje opinie pewnie w tych sprawach. Meg Kyle napisała sobie tak na, na Twitterze, kiedy gram w RPGi, przeszukuję każdy możliwy zakątek obszaru, terenu, zbieram wszystko co mogę znaleźć, sprzedaję i następnie zbieram, dzięki temu mam całą masę kasy, z którą zostaję do końca gry. I zadaję pytanie, czy ktoś jeszcze tak ma? No pewnie, pewnie dużo osób tak ma, że, że zbiera rzeczy, które potem nie wykorzystuje. Są też ludzie, którzy kupują, którzy zbierają rzeczy i nie wiedzą, co z nimi zrobić. Nie wiedzą, czy je wyrzucić, czy je sprzedać. Zalega im to w torbach i kończą gry z, z, tymi, z tymi torbami. I to, proszę państwa, jest oczywiście, można sobie robić z tego ankietę, kto tak jeszcze ma. Ja też tak mam, ale to jest tak zwany zły design gry. Jeżeli gra jest skonstruowana w ten sposób, że mamy torbę zapchane rzeczami i nie wiemy, co z nimi zrobić. Nie znamy, nie potrafimy określić ich przeznaczenia, to znaczy, że gra jest źle zrobiona. Albo przynajmniej jest tak, no, niedopracowana. Nie? W dobrej grze po pierwsze jest na co wydawać pieniądze. Po drugie, wiadomo, co warto zachować, co trzeba wyrzucić. Po trzecie, jeżeli warto trzymać wiele rzeczy, to jest łatwe miejsce, w których można te rzeczy magazynować. I nie stanowi to problemu i rozterki. Więc taki mój komentarz do tego uroczego tweeta. Eee, państwo, moi drodzy, czy państwo lubią tą inkwizytorkę z, ze Scarlet Monastery? Ona bardzo to jest urokliwa, urokliwa niewiasta, i w niedługiej, niedalekiej przyszłości ona pojawi się w Heroes of the Storm. Eee, czemu towarzyszy ładna grafika? Ja w Heroes of the Storm nie grywam tak często. Z różnych powodów. Eee, ale lubię takie. Lub, bardzo lubię. W ogóle całą ideę Hodza. Bardzo lubię, gdzie, kiedy te postacie są przenoszone do, z różnych uniwersów do wspólnego i toczą walkę ze sobą. Więc ona gdzieś tam się będzie, będzie się przytrafiała. I tak sobie przeczytałem tego tweeta, przeczytałem komentarze, i ktoś na komenta, w komentarzach podrzucił yy, do cosplaya bardzo, bardzo ładny link. I oprócz tego, że to jest link do cosplaya, to to nie jest taki typowy cosplay, ponieważ dziewczę tutaj na, na obrazku, ono używa, to nie są kostiumy, przynajmniej nie w całości, ale to jest farba, którą się maluje śliczne ciało. I pomyślałem sobie, że kliknę, co też zrobiłem i obrazek jest uroczy. No i kliknąłem dalej, poszedłem, bo to klikanie w internecie się zdarza i odnalazłem takiego uroczego Instagrama. Pani, która się nazywa Diari 328 i ona bardzo często się maluje farbami różnymi. I podejrzewam, że dla wielu z Państwa to może być bardzo atrakcyjny cosplay. Pomyślałem, że Wam podrzucę wśród linków w czwoku w mojej chwili. No są, jest ten Instagram, więc proszę Państwa bardzo, bardzo serdecznie. O, tu jest na przykład Pani Moxie z Borderlands. Wszystko farbkami. Wszystko farbkami. Jest Wojdelf, nam się przytrafił. Ale to są kulturalne zdjęcia, one nie przekraczają norm, a to jest wspomniana pani inkwizytor. Więc jestem pewien, że państwo będą mi bardzo wdzięczni za te linki tutaj, więc też z ogromną radością te linki przedstawiam. No proszę, Sirena z Borderlands? Jakże ładnie. I wszystko z pełną kulturą bo nie widać tam, nie widać, czy pani jest ciepło, czy zimno zupełnie, nawet jak jest pomalowana tylko farbą, więc to się mieści w ramach social mediowych norm. Poza tym ta farba, ona jest tak pomalowana, że te zdjęcia wyglądają jak grafiki. I jest taka, aha, jest streamerka. To jest ta streamerka? Okej, okej. I ona na streamie sobie maluje dekolt? O! Musimy kiedyś obejrzeć. Ale nie, nie będzie. Nie, tak, więc. Seksizm odkładamy na bok. To jest atrakcja artystyczna. A propos. Aniołki Charlie'ego. Zostaną zrealizowane ponownie. Aniołki Charlie'ego to jest klasyk. Nie powiedziałbym, że dzieło kultowe, ale klasyk. I być może część z Państwa Aniołki Charlie'ego lubi. Ja nie byłem wielkim fanem. Bo. bo z różnych powodów. Ostatnia wersja aniołków Charlie'ego, tam parę, parę lat temu, z Demi Moore się przytrafiła. Demi Moore była chyba bardzo nie, niemiłą bohaterką tego, ale zgrabną. Tak czy inaczej. No i Kirsten Stewart ma wystąpić w, w, w tych aniołkach, między innymi Naomi Scott i Ela Balińska. Ela Balińska brzmi bardzo tak znajomo w sensie. Być może ma jakieś korzenie, w sensie korzenie rodowodowe, żeby wszystko było jasne. I pomyślałem sobie, że poszukam zdjęć, bo Kirsten Stewart to Państwo znają, natomiast te pozostałe dziewczyny to ja nie, nie do końca. Więc poszperałem sobie dalej i się włączył film. No. Nie chciałem, chciałem, tu, bo tu było, były zdjęcia tych pań. O właśnie. Jeżeli Państwo nie kojarzą tych pozostałych aktorek, to oto, oto one. Ja, ja nie, nie kojarzę. E, więc ja nie jestem fanem, ale może ktoś z Państwa m, z przyjemnością sobie obejrzy ten film. Jak mówię, to jest klasyk.

To jest właśnie o silnych kobietach historia. I to jest bardzo, bardzo wszechstronna historia, ponieważ dla kobiet to jest historia o silnych kobietach, dla mężczyzn natomiast to jest e, historia o ślicznych kobietach, o, o dekoltach, o, o strojach kąpielowych. Każdy zdajcie coś dla siebie. Więc cieszę się, że tu obie płcie znalazły sposób na to, żeby się pogodzić i, i cieszyć tym filmem. Więc to jest zabrać swoją dziewczynę na, na przykład na walentynki, na ten film, może być ryzykowne, ale jakby dziewczyna miała do was pretensje, że czemu przy, zapraszasz mnie na film, tak naprawdę chcesz oglądać trzy półnagiej dziewczyny, to wy odpowiadacie nie, nieprawda. Nieprawda. Elizabeth Banks powiedziała, że to jest historia z lat 70. o silnych kobietach i dlatego ciebie zabrałem do kina, bo też jesteś silną kobietą. I tak rozumiecie, nie? No, więc yy, tak. No. Historię, czy Państwo historię Facebooka z ostatnich dni słuchali? Facebook stracił tam 120 miliardów yy, dolarów w sensie yy, w akcjach to nie znaczy, że ktoś spalił 120 miliardów, tylko akcje, które były warte tyle, teraz są warte trochę mniej. Oczywiście to się wszystko raportuje jako, a Zuckerberg nagle tam 15 miliardów stracił z dnia na dzień, nie? no nie stracił ich akcje, które miał, nadal ma, tylko one mają odrobinę mniejszą wartość. Jutro mogą mieć większą, bo jutro mogą mieć jeszcze większą. To nie jest nic, czym Zuckerberg bym się, by się przejmował. Być może Facebook, ale na pewno udziałowcy. Yy, ale udziałowcy yy, Facebooka reagują na to w inny sposób, próbują Zuckerberga odwołać. Oni szukają okazji do tego, żeby się go pozbyć, no być może dla niego było lżej. Ja bym na jego miejscu w ogóle już się w tym... Po tych przesłuchaniach ostatnie dwa lata dla Facebooka nie do końca były sympatyczne. Facet ma kasy jak lodu, nie wiem, czemu on tam siedzi i się męczy. Ja bym na jego miejscu wszystko to wywalił w cholerę i zaczął streamować. Bo streamowanie to jest najprzyjemniejsze zajęcie w... z mojej perspektywy, no ale... Jego sprawa. Tak czy inaczej te historie są znacznie płytsze niż można by podejrzewać. Po pierwsze, zmiana wartości akcji nastąpiła po raporcie Facebooka. Raport wyraźnie wskazywał na to, że dochody przewidywane i ilość osób zaangażowanych w Facebooka będzie większe niż okazały się. W rezultacie rynek zareagował na to tak, jak reaguje z reguły, czyli wartość akcji spadła, ale też wcześniej była zapowiedź Facebooka, że najbliższe lata dla Facebooka nie będą tak grube, jak wszyscy się spodziewali. I myślę sobie tak, że z jednej strony możemy mówić, że Facebook. Oczywiście mnóstwo sępów się zleciało, nie? że Facebook znalazł się w krytycznej sytuacji, nie wiadomo czy Zuckerberg to przetrwa. Jest mnóstwo artykułów, mnóstwo tweetów na ten temat. Ludzie oczywiście wyczuli krew, małe pijawki i się rzucają do gardła, nie? a tymczasem obniżenie wartości akcji może być strategicznym ruchem. Nie? Ktoś może chce kupić większy pakiet akcji, na przykład Zuckerberg i ogłasza, że w najbliższe dwa lata może nie będą takie dobre akcje spadają kupuje i ma więcej. Tak, Zuckerberg ma 60% tych akcji, które mu dają przewagę we wszystkich głosowaniach, więc jest nie, 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 nie do odwołania jest facecik. Ale by przytoczyć państwu banalność tej całej informacji, pozwolę sobie dostarczyć kilka. Cyferek. Otóż wartość akcji straciła spada do 175 dolarów, czyli ubyło 41 dolarów z tej początkowej wartości. Można zakładać, że powyżej 200 było. W rezultacie 150 miliardów straciły, straciły akcje, ale warto spojrzeć na, na, na coś innego. Otóż Mieli zarobić 13,23 miliarda, nie, zarobili 13,23 miliarda, a mieli, a analitycy do, donosili, że zarobią 13,36 miliarda. To jest, to jest. To nie jest dużo, nie? To, nie jest, to jest jakaś śmieszna różnica. 13,23, 13,36. Ja wiem, że to jest w miliardach, ale w tej całej skali to jest jakiś promil, znaczy procent, nie, niewielki. Yy, I użytkownicy. 1,47 miliarda, a przewidywano, że będzie 1,49. Więc w wyniku. No, do licha ciężkiego, dwa miejsca po przecinku, przy takich dużych liczbach, wpłynęły na zmianę. To, to są. To jest 130 milionów, mówi Merku. Dobrze, żeś mi to wszystko szybko policzył. Ale to są śmieszne pieniądze przy miliardach, o których mówimy. Więc te wartości tak naprawdę nie są spadkiem, albo są spadkiem niewielkim, nie są wzrostem. To jest być może to. Co zarząd niepokoi. A więc spodziewano się wzrostu, tego wzrostu nie było, ale spadek jest jakiś minimalny, śmieszny. Nie? E, mówię przy tej skali. Więc cała ta, cała ta informacja i to, że te serwisy internetowe tak to strasznie przerabiają, to moim zdaniem jest bzdura i budowanie historii z niczego. To nie znaczy, że Facebook upada, to nie znaczy, że Zuckerberg, Zuckerberg będzie, nie będzie spał po nocach i chlipał w poduszkę. To gdzieś podejrzewam, że to są, to są jakieś rozgrywki w ramach zarządu Facebooka i, i nie ma się co tym za bardzo przejmować. Więc jeżeli ktoś z Państwa się przejął sytuacją Facebooka, no to proszę się nie przejmować. Rzecz kolejna, która być może Państwa zainteresuje, to jest coś, kto mi, co, co już mi dzisiaj widzowie zwracali uwagę na to kilka razy: że będzie Kevin sam w domu, kontynuacja, i że Ryan Reynolds zrobi ten film, i że on będzie tam odgrywał główną rolę. Prawie tak, prawie tak, ale nie do końca. Otóż faktycznie Ryan Reynolds będzie robił film, Fox go produkuje, czyli to samo studio, które zrobiło, które produkowało Deadpool'a. Natomiast to nie będzie Kevin sam w domu. To nie będzie, bo oryginalny tytuł jest Home Alone, natomiast ten tytuł będzie Stone Alone. Stone Alone. Czy Stone Alone, czy to jest dobry tytuł dla państwa? Bo moim zdaniem jest bardzo, brzmi prawie jak Rock Alone, ale tu chodzi o stąd, czyli naćpany, czyli. Sam w domu i naćpany. Jaka jest historia? Historia jest taka, że facet sobie siedzi w domu sam takie są założenia scenariusza Siedzi sobie w domu sam i zastanawia się, kurde, jakbym spędził dobrze czas, co warto by było zrobić. No to się postanowił naćpać. Nie wiem czym dokładnie, ale naćpać się postanowił i dostał zapadł w paranoję ciężką. I na skutek tej paranoi uznał, że, ktoś, że słyszy jakieś niepokojące hałasy i że ktoś najwyraźniej chce się włamać do jego domu. Ale okazuje się, że to, to, że mamy paranoję, wcale nie znaczy, że nie mamy racji. I tak jest w tym przypadku. Ktoś faktycznie próbuje się włamać do jego domu. No i w związku z tym on tutaj odnośnie historii Kevina będzie walczył z tymi ludźmi, którzy chcą się dostać do jego domu. Ale to nie jest Kevin, tylko to jest, to jest, to jest inna marka, oczywiście bazująca pomysłem na tej. Na tej poprzedniej, ale to chyba nie jest Kevin. To nie może być historia Kevina, bo McLach McLachlan, tak, ten gościu, który grał Kevina, no to on też na pewno Stone Alone był nieraz. Więc tak, w ramach dokładnych informacji na tego filmu. No dobrze. Dying Light. Ja obserwuję sobie różne, różne Twittery. Ten nie jest specjalnie wart uwagi, znaczy on nie jest informacyjny. Natomiast Twórcy Dying Light podziękowali wszystkim, którzy śledzą Twittera Dying Light, że dziękują i, i kochają nas, bo ja też śledzę Twitter Dying Light. Więc jeżeli chcecie się Państwo czuć kochani i akurat korzystacie z Twittera, no to może Dying Light warto sobie tutaj dodać. Tam są informacje na temat gry. Eee, no dobra. I kończymy dzisiejszego ćwoka. Taki być może krótki był. Otóż jest trochę kontrowersji na temat, kontrowersji to może nie, być może przerost oczekiwań na temat drugiego sezonu Westworld nastąpił. Po pierwszym sezonie oczekiwania były ogromne, ten drugi sezon być może nie do końca je spełnił. I twórca tego serialu powiedział tak, proszę państwa, tak to czasami jest. Że komuś się nie spodoba nasza wizja, ale to też nie jest serial dla wszystkich. To jest serial ambitny i jest to serial wymagający. I być może nie każdy z widzów drugiego sezonu te wymagania spełnił. Ha! Więc jeżeli ktoś jest niezadowolony z serialu, to być może nie z serialem jest coś nie w porządku, czy tylko z państwem jest coś nie w porządku. Trudno mi powiedzieć, bo ja jeszcze nie, nie, nie oglądałem drugiego sezonu Westworld, a nie oglądałem, ponieważ HBO Go nie ma dobrej aplikacji na Androida. I ja trochę bojkotuję to. Znaczy, przepraszam, nie ma dobrej aplikacji na Android TV. No tak, żeby wszystko było jasne. I uważam, że taka duża firma jak HBO powinna mieć porządną aplikację na Android TV i nie, nie, nie kisić się na tym telefonie, bo mnie Chromecasty nie rajcują. No, to oczywiście może świadczyć także o wysokim ego twórcy yy, serialu, no, ale tak to jest z artystami. Jedni mają żarty, za które płacą 10 lat później zwolnieniem z Disneya, inni mówią, że ich filmy są zbyt wymagające dla przeciętnego odbiorcy. Tak to jest z artystami i trzeba im to wybaczyć. No i to by było na tyle. Pozdrawiam YouTube'a i wracamy sobie do streamka ta 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 ta. ta.